rzecz dzieje się w Polsce. Bohater, którego nazwałem roboczo Jasiek, mieszka w radioaktywnym bloku, aby ratować umierającą na raka rodzinę. Chłopak jest bezrobotny, wpada w złe środowisko, wszędzie przemoc, ponure ugory blokowisk, wyciekające baterie, palące się rowery, komputerowe symulacje hołd. To właśnie na jednej z nich nasz bohater zauważa głuchą i ślepą, ale całkiem do rzeczy wyglądającą Monikę. Monika uczy go dostrzegać to, czego w naszym cotygodniowym, zabieganym trybie życia nie widzimy my, ludzie normalni. Niestety, w tym samym czasie brat Jaśka zachorowuje na białaczkę. Lecz on, Jasiek, bierze los w swoje ręce. Popo, co tak? To przyszłam do ja, druga wojna światowa. Koniec!